Tutaj mogą leżeć szkielety samochodów i oni dochodzą do wniosku, że to jest jeszcze niewystarczająco rozpierdolone i da się to rozpierdolić jeszcze bardziej. Dokładnie tak. Zgodnie ze wczorajszymi przewidywaniami pada deszcz. Ale na całe szczęście nie tak jak rano. Jesteśmy w jakimś ośrodku, słuchajcie, wypoczynkowym. A może to bloki mieszkalne? Ale wszystko jest rozpieprzone, klasycznie jak w Armenii. Za plecami Sevan. A tutaj Robert z parasolką oczywiście już zaczyna eksplorować. Fajne miejsce, zobaczymy, gdzie się uda wejść. Natomiast pogoda nie rozpieszcza. Plan jest taki, aby troszeczkę to jezioro objechać. I jak nie będzie padać, to się gdzieś zatrzymywać. Tak, no jest jak jest, no niestety. Ale i tak mieliśmy szczęście, że podczas naszej całej podróży, która jeszcze trwa, świeciło mega słońce, a dzisiaj... Ale może to tak... Tak. Pasuje do tego, nie? No. Tutaj jest jakiś opuszczony ośrodek czasowy. Znaczy ten chyba działa. Tamten został nigdy nie wybudowany. A tu jest na pewno taki kinoteatr. Tak. Tutaj, jak zawsze powtarzam, tutaj musiało być pięknie. A tutaj oczywiście jest sklep spożywczy, gdzie można kupić piwo, chips, albo jakąś rybkę na przykład, tak. Jeżeli... Tak, dokładnie. Na stołówce. Dokładnie. Tak więc słuchajcie, musicie mi wybaczyć ewentualne dźwięki padającego deszczu, gdzieś tutaj o kurtkę. No niestety kropi coraz mocniej. Zresztą słuchajcie, ciekawa jest historia, ja tą kurtkę mam już taką dość starą, tu jakieś materiały już od niej odchodzą. Ale ja ją kupiłem sobie na wyprawę do Gruzji w 2016 roku. 6 lat mija od tamtego wyjazdu. I jesteśmy tak naprawdę obecnie rzut beretem od Gruzji. Więc taka ciekawa historia. Wow, słuchajcie. Niesamowite. Kurczę, fajnie by było tam wejść do środka. Myśleliśmy, że to opuszczony budynek, że same ściany, ale tam w środku coś jest. Słuchajcie, ale musicie przyznać po tych pierwszych kadrach, że ta kiepska pogoda jednak nadaje klimatu takim miejscom. Jak jest pięknie słonecznie i taka patelnia, to takie miejsca nie wyglądają aż tak fajnie. A teraz jest tak bardzo mrocznie. Zobaczcie, jaki tutaj jest wielki reflektor. Ciekawe, co on tutaj takiego oświetlał. Budynki są ogólnie bardzo solidnie zabezpieczone przed wejściem. Natomiast ten budynek, który mówiliśmy, że chyba jest działający, nie, też jest zamknięty. Tylko jest po prostu w troszeczkę lepszym stanie. Ale tutaj jest kosmicznie, słuchajcie. Drugie takie miejsce, które mi się kojarzy z Prypeciem. Po tym ośrodku pionierów, który mogliście zobaczyć w jednym z poprzednich odcinków z Armenii. Wow! Nie wiem, czy to widać, ale to jest wnętrze tego lepiej zachowanego. Jać, ale mi się tam weszło. O, tu jest jakaś świeża fanta, tak więc ktoś tam musi w tym budynku bywać. Zobaczcie, jakie stare, klimatyczne ławki. Kurczę. I tam jest druga. Tak więc można powiedzieć, że ten deszczowy dzień zaczynamy od urbeksu, takiego lekkiego. Fajnie jest podróżować, słuchajcie, w kilka osób, bo ja na przykład nie byłem przekonany, żeby tu przyjeżdżać, bo ten budynek wydawał mi się z daleka takim, wiecie, takim szkieletem niedokończonym. I pomyślałem sobie, że tu pewnie same cegły są tylko.
No, ale przy nim z daleka nie widać tego ośrodka i tego całego miejsca i tutaj z bliska wygląda to niesamowicie, tak więc fajnie, że chłopaki no, zadecydowali, żeby jednak może tu przyjechać. Przestało kropić. Słuchajcie, a tutaj jest stoliczek, przy którym siedzieli wczasowicze w ośrodku. Jedli sobie śniadanko i z takim widokiem na Sewan rozmawiali o problemach życia codziennego. Oczywiście to miejsce nie jest tak do końca chyba opuszczone, bo tutaj jak chodzimy teraz nad brzegiem, przy tym budynku, przy tym ośrodku, to wszędzie są krowie kupska. Tak więc ktoś tutaj wypasa krowy. Gdzieś jest z oddali słychać, ale ich nie widzieliśmy, tak więc nie wiemy jak daleko, może tutaj jakieś domostwa są po prostu gdzieś za tymi drzewami. Ale jest taka cisza. Ten deszcz, chmury i te budynki. Tu jest dobra opuszczona motoróweczka. Zajrzyjmy do środka. Aż dawno nikt nią nie pływał. Obstawiamy, słuchajcie, że to są niedokończone hotele, których raczej już nikt nie dokończy, bo są w totalnym rozpierdolu. Na górze tylko słychać dźwięk blach, którymi targa wiatr, więc musimy troszeczkę na to uważać, bo tutaj wszędzie te blachy leżą, żeby nam po prostu coś na głowę nie spadło. Ale widok jest po prostu jak po jakiejś apokalipsie, słuchajcie. O, widzicie? Tutaj wszędzie leżą te blachy, które prawdopodobnie spadają z budynków. Nie wiem, czy to słychać, pewnie nie, bo wiatr wie. A tutaj, słuchajcie, niespodzianka. Pod tym budynkiem wypasają się krowy. Stoją sobie na pełnym luzaku. Hej, hej! Nie będę im przeszkadzał. No jest świetne te miejsca są, tylko cholernie wieje wiatr. Jest zimno. Wczoraj było bardzo ciepło, a dziś jest bardzo zimno. No ale spoko. Nie można mieć przez cały wyjazd pięknej pogody, prawda? Zawsze musi być jakiś jeden gorszy pogodowo dzień. I tak jest całkiem spoko, jak wcześniej wspominał Robert. Tak więc nie narzekamy. Nie narzekamy. Nie miejcie mi oczywiście za złe, że niczego wam o tych miejscach nie mówię. Ale autentycznie to jest po prostu wszystko takie na takiej zasadzie, że jedziemy i widzimy coś, co wygląda świetnie. I na przykład tutaj to miejsce i to wcześniejsze. Nawet nie ma go na mapach Google'a. Nie ma o nim nic po prostu. Tak więc nawet nie wiemy, czym to jest. Tylko możemy po prostu domyślać się, prawda, pewnych rzeczy po tym, że jest to nad brzegiem Sewanu, że jest to duże, że to jakieś przejścia pomiędzy budynkami. No to przez to kombinujemy, że są to hotele lub coś podobnego. Ale cholera go wie. Z drugiej strony w tym miejscu raczej biurowców by nie było. No bo to nie jest jakieś tam miejsce, gdzie pewnie jakieś wielkie firmy by były, a z drugiej strony dla mieszkańców takie budynki tutaj tego miejsca, tej okolicy, to raczej też nie. Tak więc pewnie hotele. Dobry klimacik. Zimno jak cholera, ale... O, to będzie dobre, Szymon. Ciekawe, czy to się nie zawali. A to nie jest ten czarnym samochodem? Tak. To
To on nie pilnuje tu? No to pilnuje, spytamy się, czy możemy zrobić zdjęcia łodzi. O, jest strasznie zimno, słuchajcie. Przejechaliśmy to jezioro tak dookoła, w sporym kawałku, ale cały czas lał deszcz. A teraz jak przestało padać, to jest nieprawdopodobnie zimno, naprawdę zimno. Trafiliśmy na jakiś taki ogromny, monumentalny pomnik, ale tablica, która tutaj obok jest, jest tylko po armeńsku i za cholery nie wiemy, czego on dotyczy. Jest tylko zakres dat 8893 plus świeży jakiś taki nagrobek z 2020 roku z wizerunkiem trzech żołnierzy, tak więc może też coś po części. Ich tu pewnie dokoptowano, ale za cholerę nie wiemy, czego on dotyczy, ale jest ogromny. Słuchajcie, po drodze znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz. Nie mamy pojęcia, co to jest. Ja osobiście postanowiłem nazwać to pomnikiem rozpierdolu. Niech to będzie taki pomnik, który symbolizuje ormiańskie rozpierdolenie. Czyli wszechobecne wraki samochodów i wszechobecny brud. I wszechobecne pomniki, które nie wiadomo, co oznaczają. To niech będzie kwintesencja tego. Słuchajcie, tutaj na górę da się wejść na ten pomniczek, tak więc raz się żyje. Spróbuję się tam dostać, ale zobaczcie, jaki finezyjny otwór w środku tej konstrukcji. Słuchajcie, Robert mówi, że może to być punkt widokowy na jezioro. Jest to prawdopodobne. No ale dla mnie osobiście wciąż to jest pomnik rozpierdolu. Widzieliście tego łebka właśnie. No to o to chodzi, słuchajcie. Armenia to jest kraj rozpierdolu, wszystko rozpierdolone. Nawet jak jest rozpierdolone, to jeszcze bardziej starają się to po prostu rozpierdolić. Autentycznie, słuchajcie. Tutaj mogą leżeć szkielety samochodów i oni dochodzą do wniosku, że to jest jeszcze niewystarczająco rozpierdolone i da się to rozpierdolić jeszcze bardziej. Ten odcinek będzie natężeniem słowa rozpierdol, ale no nic na to nie poradzę, słuchajcie. Na każdym kroku tutaj z rozpierdolem się spotykamy. Chłopaki, a może my coś rozpierdolimy? Pewnie. Co byście chcieli rozpierdolić? Daj kamienia! No ale nie skaczmy po tym, ale... Bo już to będzie bardzo duży rozpierdol. Naprawdę, rozpierdolimy im pomnik rozpierdolu. Nie, no słuchajcie, ja to szanuję. Jesteście teraz typowymi Ormianami. Ja, słuchajcie, nazwałem to pomnikiem rozpierdolu. Również dlatego, bo tam leżą te wraki samochodów, te szkielety. A na każdym kroku, słuchajcie, tutaj w Armenii napotykamy je absolutnie wszędzie, nawet w najmniej logicznych miejscach leżą te wraki na dachach. Takie szkielety tych samochodów przerdzewiałe. Na posesjach ludzi, przed posesjami, przed domami, przed blokami, w szczerym polu, daleko od drogi. Wszędzie leżą te wraki. Dlatego to coś idealnie pasuje na pomnik rozpierdolu.